Witajcie kochani w kolejnym odcinku Dekoracje do Twojego domu. Robimy kolejną dekorację, być może już ostatnią w tym roku. Dekorację oczywiście wielkanocną. Znowu prosta i szybka, tak jak lubię najbardziej. Zapraszam. Zaczynamy. Tu już sobie przygotowałam. Będziemy robili kolejne słoiczki w ten sam sposób. Będziemy owijali właśnie tą drapką. Ja mam tutaj okno otwarte, bo u mnie jest trochę ciepło, a teraz wiecie, wszyscy kończą pracę, także jadą do domu. Moja jest droga taka trochę ruchliwa, mimo że to tak na wsi, ale tu jest ruch jak w Paryżu na wsi, jak to się mówi. Tak jak wiecie, mieszkam koło szkoły i przedszkola, także dzieciaczki też są odbierane przez swoich rodziców, więc no jest trafiko u mnie. Napiszcie, czy się przygotowujecie już do świąt, czy już dekoracje robicie. U Was już jest gdzieniegdzie w Polsce fajniejsza pogoda niż u nas. U nas jeszcze, no teraz już nie ma tych śniegów, mrozów, wszystko stopniało, ale powiem Wam szczerze, że no, nie zapowiada się na jakoś tak ciepło, a my mamy mieć tą konfirmację w namiocie, tak jak u Oskarka było. Oliwerek strasznie mu się spodobał ten pomysł z namiotem. On w ogóle się nie spodziewał, jak to namiot wygląda. On myślał, że to jest jakiś namiot, ale jak zobaczył, że to takie duże i wiecie, tak fajnie ozdobione i wszystko, to mu się to tak strasznie podoba, że on strasznie chce w namiocie, ale być może będzie to zrobione w takim lokalu. Także jeszcze nie wiemy. Jest wszystko postawione na moment, ja przyniosę dyngus. Wiecie, wszystko jest postawione na namiot, ale tak się trochę cykamy, jakby rzeczywiście ta pogoda miała taka być niezbyt. A jest duże ryzyko, że będzie taka niezbyt, no bo nasza konfirmacja jest pod koniec kwietnia, a wiecie, że w maju nawet potrafi śnieg spaść, także się trochę cykamy, troszeczkę się boimy, to nie ma to co ukrywać. No ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale jakby się zapowiadało, że będzie zimno, to mamy taki układ, że w ostatniej chwili możemy zrezygnować z namiotu i po prostu się przenieść do lokalu, bo mamy też zarezerwowany lokal, który oczywiście opłacimy trochę, mimo że tam nie będziemy, no bo wtedy by byli stratni ludzie, no ale na tyle mamy załatwione, że mamy jakby dwa miejsca, także to jest troszeczkę też fajny luksus dla nas, bo w tamtym roku Oskar miał konfirmację na początku maja, ale powiem Wam, że tak wiało, że nam po prostu było zimno i my mieliśmy te, nie wiem jak to się nazywa, takie co gaz jest włożony i ogrzewa, to mieliśmy takie dwa, ale nie wiedzieliśmy w sumie kiedy włączyć, bo nie było na tyle zimno w namiocie, tylko oczywiście na zewnątrz mocno wiało i było zimno, ale i to dzieciaczki jak wiecie, wchodzili, wychodzili z namiotu, to taki był przewiew, ale tak w ogóle to wszystko było ok, a pod wieczór chcieliśmy włączyć, ale nie wiedzieliśmy na ile to starczy, to też tak jakby oszczędzaliśmy, żeby naprawdę jak już będzie zimno, żeby włączyć i w sumie oddaliśmy cały gaz z powrotem, za który dużo płaciliśmy, takie bez sensu to trochę było, no ale takie są regułki. Oddaliśmy, kupiliśmy i oddaliśmy nie używając nic. To jest ta dekoracja, tylko jeszcze ją tutaj dopiększę i Wam pokażę. To jest właśnie ta dekoracja, troszeczkę dyngusu na spodzie, gdzie ja oczywiście wleję wody, to być może on wypuści też zielone listki. Troszeczkę jest tutaj żółtych piórek i żonkilki wypuszczą też żółty kwiat. Tu troszeczkę mini takich
jajeczek leży. Dekoracja jest ozdobiona właśnie. Są takie zwykłe słoiczki, które są ozdobione tratwą. Moim zdaniem fajnie to wygląda. Jest taka skromniutka sobie dekoracja, ale dużo ona daje, dlatego że jak kwiatki wypuści, to będzie fajnie wyglądało. To jest chyba już ostatnia dekoracja. Życzę Wam wesołych świąt wielkanocnych, czasu do przemyślenia i dla siebie samych, i dla rodziny. Dużo, dużo pomyślności dla Was i dla Waszych bliskich, a przede wszystkim zdrowia. Pa, pa.